Cześć, od kiedy zacząłem nagrywać filmy na YouTube'a, miałem jeden poważny problem. Mianowicie za każdym razem, kiedy próbowałem odejść od kamery, pojawiało się takie echo, przez to, że korzystam z mikrofonu kierunkowego, który poza moim gadaniem zbiera również dźwięki odbite od wszystkich ścian. Wydawało mi się, że rozwiązaniem tego problemu będzie stawianie mikrofonu na takim statywie, a ten statyw gdzieś będzie lądował koło mnie. Wtedy jednak, żeby kadr był estetyczny i nie był w nim widać mikrofonu, musiałem go dość mocno ciąć, bo w innym wypadku niestety wyglądałoby to tak. Nie fajnie, prawda? No właśnie, mi też się nie podoba. Dlatego długo myślałem i zastanawiałem się, co mogę z tym faktem zrobić. W końcu po długim przeglądaniu YouTube'a i internetu całego wpadłem na pomysł, że kupię sobie na sam początek jakiś tani mikrofon krawatowy. W moim wypadku jest to Zalman ZM Mic 1. Zobaczymy, jak on się sprawuje. Nie był on drogi, bo kosztował około 20 zł. Także zobaczymy jak on się sprawdzi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam krótkie porównanie i w ogóle zobaczymy, czy ten mikrofon do czegoś się nadaje, czy mikrofon za dwie dyszki ma jakikolwiek sens. Dostajemy go w zwykłym opakowaniu, bez jakichś szczególnych zalet, od tokowego kartonu i przezroczystego, cienkiego plastiku. Mikrofon ma dość długi kabel, co jest jego niewątpliwą zaletą. Jest on zakończony jackiem 3,5 mm, ale jego największą wadą jest klips, który nijak nie da się zamontować do ubrania. Za to idealnie nadaje się do przypięcia go do kabla przy naszych słuchawkach. Niemniej jednak przecież nie będziemy z takimi słuchawkami latali kręcąc vloga, więc ja po prostu biorę sobie taki tutaj oto mikrofon, taki zwykły klips biurowy. Proszę bardzo, wpinamy tutaj i pięknie przypinamy do naszego ubrania i jak widzimy, wszystko ładnie się trzyma, mikrofonik jest, można go sobie poprawić i wszystko wygląda le profesjonalnie. Okej, dobra, koniec teorii, teraz wypadałoby przejść do trochę testów i zobaczyć, jak ten mikrofonik spisuje się przy podłączeniu go do różnych urządzeń. Jesteśmy w pokoju, który jest dość dobrze wyciszony, bo używam go na co dzień do streamowania, więc tutaj, żeby głos nie był jakiś taki nie wiadomo jaki, to używam do tego pianek akustycznych, które co prawda nie są jakieś mega profesjonalne, ale to echo jest znikome. A w tym momencie, kiedy mówię do tego mikrofonu kierunkowego, to i tak to echo pewnie się pojawia. Także w tym momencie podepnijmy może ten tutaj mikrofonik tym oto kabelkiem i zobaczymy, jaki będzie efekt. Okej, jak teraz słyszycie, podłączyłem ten mikrofon, który tutaj mam przypięty sobie ładnie na spinaczu, tylko muszę pamiętać, żeby nie uderzyć, bo będą złe dźwięki do tego i inne takie pierdółki. Także jak słyszycie, ten mikrofon właśnie w ten sposób brzmi, bez opróbki jakiejkolwiek audio. Czysty, z szumiącego Canona. Canony zresztą same z siebie słyną z tego, że mocno, mocno szumią. Niestety mój Canon również szumi. Mi się wydaje mimo wszystko, że dźwięk tego jest lepszy niż tamto, bo tutaj słychać mniej echa. A w ten sposób dla odmiany brzmi mikrofon już po obróbce odszumiony, podbite basy i tak dalej. Mam nadzieję, że jakąś różnicę słyszycie. Musimy też pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że ten mikrofon kosztuje tylko 17 zł. I on naprawdę potrafi bardzo dużo nam zmienić w naszych nagraniach. Nawet w tym momencie pewnie słyszycie pewną różnicę względem tego, co było, a co jest teraz. Głos jest bardziej doniosły, mniej ma echa i można to jakoś lepiej się pobawić. A nie muszę koniecznie bezpośrednio przy sobie stawiać tego mikrofonu kierunkowego, który jest teoretycznie mikrofonem, który powinien być na aparacie i nadaje się do takiego kręcenia z rąsi, ale jak już chcę jakiś fajniejszy kadr wybrać, to zawsze musiałem te staty wyciągnąć i nigdy to fajnie nie wyglądało. Najbardziej obawiałem się podczas zakupu tego mikrofonu buczenia, na które bardzo wiele osób w internecie narzekało. Ja próbowałem podłączyć ten mikrofon naprawdę do wielu sprzętów i w sumie w żadnym nie znalazłem tego buczenia, także nie wiem, czy to zależy od mojej wersji mikrofonu, które dostałem, czy po prostu mam szczęście i moje urządzenia nie generują tego buczenia, ale też widziałem na różnych testach w internecie coś takiego, że w dużej ilości mikrofonu był taki dziwny, nie bardzo nieprzyjemny dźwięk, taki bzzz. U mnie na szczęście tego nie ma. I jedynie co to szumi, tak jak to Canon szumi oraz sam mikrofon sobie też będzie szumiał, bo niestety nie jest to jakiś mikrofon kurde high-endowy, nie wiadomo z jakiej półki, ale i tak mam nadzieję, że jakość tego mikrofonu będzie zdecydowanie lepsza niż mówienie do tego kierunkowego, do którego mówiłem do tej pory. Nawet w tak beznadziejnie wyciszonym pokoju jak moja sypialnia nie słyszymy żadnych niepożądanych dźwięków typu echo. Oczywiście tylko same szumy słyszymy, ale to jak przy mikrofonie za tą cenę, to jest chyba jak najbardziej normalne. A co jeśli chcemy zniknąć z pola widzenia kamery, albo zwyczajnie odejść, żeby być trochę dalej? Co wtedy zrobić? A bardzo proste, wystarczy kupić sobie taki kabeleczek, o taki zwykły, podłączyć go do telefonu i jazda, możemy nagrywać. Oczywiście jakość dźwięku będzie zdecydowanie gorsza, jeżeli byśmy podłączyli to do samego aparatu, czy chociażby do jakiegoś specjalnego rekordera. Ale my tutaj rozmawiamy o tanim sposobie nagrywania dźwięku, także pamiętajcie, że możecie sobie podłączyć go do telefonu, ale jak słyszycie, niestety jakość nie jest jakaś wybitna, ale to też zależy od sprzętu, jakim nagrywacie. Jeżeli będziecie mieli jakiś high-endowy z wysokiej półki telefon, na pewno lepiej on poradzi sobie niż to, co ja mam tutaj, czyli jakiegoś Samsunga J3. Nie wszyscy chcą używać tego mikrofonu jednak do nagrywania filmów na
YouTube'a, chcieliby po prostu poprawić jakość swojego mikrofonu na Discordzie czy na TeamSpeak'u. I teraz pytanie, czy ten mikrofon się do tego nadaje? No pewnie, że się nadaje. Jest zdecydowanie lepszy niż taki zwykły mikrofon słuchawkowy, dołączany chociażby do moich HyperX-ów. Zalman tutaj też się sprawi naprawdę świetnie, bo w sumie został do tego stworzony, czyli do podłączenia go do słuchawek, zawieszenia go na naszym kabelku, no i korzystania przy komputerze. Tylko musimy pamiętać, że jakość tego mikrofonu będzie zależała tylko i wyłącznie od tego, jaką mamy kartę dźwiękową. Jeżeli mamy zintegrowaną kartę tak jak ja, to dźwięk będzie brzmiał najprawdopodobniej coś podobnie do tego, tylko wiedzmy, że każda karta zintegrowana jednak też się może od siebie trochę różnić jakością. Jeżeli chcemy w tani sposób poprawić jakość tego mikrofonu, możemy kupić sobie kartę dźwiękową na USB. Nie jest to drogi wydatek, około 50 zł kupimy, czyli mikrofon 20 i 50 zł karta dźwiękowa i już wtedy mamy naprawdę kilka poziomów wyżej mikrofon. Jeżeli chcemy wydać tylko dwie dyszki na ten mikrofon i chcemy sobie poprawić jakość dźwięku tego mikrofonu, no to najprostszym rozwiązaniem jest pobranie takiego programu, który nazywa się VoiceMeter, zainstalowanie go na naszym komputerze i wtedy możemy poprawić sobie jakość naszego dźwięku. Moim zdaniem ten mikrofon jest naprawdę świetny, bo jak widzicie, ja sobie mogę teraz normalnie chodzić po całym pokoju, nie muszę zwracać uwagi na kabelki, na inne pierdółki, bo sobie tutaj trzymam ten mikrofon, on jest podłączony do lustrzanki i nagrywam w naprawdę spoko jakości, jak na 17 zł. Oczywiście musimy pamiętać, że to jest mikrofon tylko i wyłącznie za te niecałe dwie dyszki, więc nie możemy spodziewać się, że będzie on z jakością typu Rode Lavalier za 700 zł, który naprawdę jest przekozacki, bądź jakikolwiek inny mikrofon właśnie w tej granicach cenowych, bardziej profesjonalny. Także ten mikrofon, podsumowując, bardzo dobrze nadaje się dla takich twórców, jak na przykład ja, który ma mało subskrypcji, a chcę jakoś, żeby ta jakość brzmiała i mieliśmy w pełną swobodę. Również dla osób, które chcą tylko i wyłącznie poprawić jakość swojego mikrofonu na komunikatorach głosowych, takich jak TeamSpeak, czy Discord, czy nawet Twitch, Skype, gdziekolwiek indziej, gdzie korzystamy z mikrofonu przy komputerze. Tylko musimy pamiętać, że musimy albo dokupić sobie lepszą kartę dźwiękową, albo zainwestować czas w zainstalowanie darmowego programu, który nazywa się VoiceMeter. Dzięki temu będziemy mogli naprawdę kozackie rzeczy sobie tutaj nagrywać i robić z tym mikrofonem. Jeśli Wam się odcinek podobał i chcecie zobaczyć więcej testów mikrofonów, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie mój kanał, no i wpadajcie na kolejne odcinki. A tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i bye bye!